Witam przedstawicieli mediów, gości oraz przedstawicieli klubu. Elżbietę Skowrońską, kapitan Tauronem KS Dąbrowa Górnicza, trener Waldemar Kawka, prezes klubu Robert Koćma oraz koordynator Ligi Mistrzów z ramienia klubu Agnieszkę Burnus. Klub po raz trzeci będzie występował w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz odbędzie się w najbliższą środę, 23 października o godzinie 20:30 w hali centrum. Wtedy też dla wszystkich dziennikarzy będą przygotowane akredytacje do odbioru. Rozpoczynając konferencję, chciałbym prosić o głos prezesa klubu Tauronem KS Dąbrowa Górnicza, pana Roberta Koćma. Zresztą nie wiem, co ja powinienem powiedzieć, ja bardziej jestem przygotowany, jakby nie ci pytali o coś. No zaczynamy puchar, występy pucharowe. Ja powiedziałem przed sezonem, że chcemy jak najlepiej się zaprezentować, czy to w Lidze Mistrzów, czy ewentualnie później w Pucharze C. I myślę, że damy sobie z siebie wszystko jako zespół, aczkolwiek no, te ostatnie dwa mecze nam wyraźnie nie wyszły, ale mam nadzieję, że poprawimy swoje granie i będzie dobrze. Proszę o głos trenera klubu, pana Waldemara Kawka. Dzisiaj nie mam głosu. No tak na poważnie. No cóż, pewnie tak nie za bardzo mamy nastrój na jakichś takich optymistycznych myśli, ale cóż, my niejednokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy wychodzić z trudnych momentów, z najgorszych okresów. I teraz taki trudny moment jest przed nami, nie ma co odbywać. Ta grupa Ligi Mistrzów też wydawało się po losowaniu, że będzie trochę łatwiejsza i nie wiem, było wiele osób, które były zadowolone. Natomiast no, dzisiaj się okazało, że Powera Zurych, który jest bardzo mocny zespół, nam okazał, to myślę, że tylko nie trzeba reklamować tego zespołu. Cóż, przed nami w trudnym momencie ważny mecz z Rumunkami, bo to nie ma co ukrywać, że jeżeli chcemy o czymkolwiek marzyć, no to ten mecz, ja staram się tak nie mówić, ale to no, musimy wygrać, no, żeby cokolwiek znaczyć w tej mistrzu. Dwa dni przed nami na to, żeby zespół odbudować, zmobilizować i przystąpić do gry, bo dużo mówić. Też zespół po dwóch porażkach. Poznamy prawdziwe oblicze tego zespołu, każdej zawodniczki i wszystkich razem. Czy nam ten trudny moment pomoże, czy okaże się, że ktoś pęknie. Mam nadzieję, że tak z przyjaciółmi, tak tutaj też w tym trudnym momencie pokażemy się, że jesteśmy jedną grupą i w środę zaprezentujemy lepszą grę, bo to wynik jest sprawą, myślę, otwartą, ale lepszą grę, tak, że ci, którzy przyjdą do hali, to będą zadowoleni z naszej postawy. Dziękuję. Kapitan zespołu Elżbieta Skowrońska. No nic, co ja mogę ze swojej strony powiedzieć. Na pewno chcemy ten mecz wygrać. Myślę, że na razie musimy się skupić chyba bardziej na własnej grze niż na przeciwniku, z jakim będziemy mieć do czynienia. Bo wczoraj to tak naprawdę, kto by tam nie stanął, to by mogłoby być, że tak powiem, różnie. Także no, przed nami kolejny ciężki mecz, na pewno jaki przyjadł tutaj ze stawieniem wygranej. Cieszy to, że gramy u siebie, że nie mamy tych wyjazdów, nie możemy się tłumaczyć z jakimś większym zmęczeniem. Tak jak trener powiedział, może nastroje nie są jakieś optymistyczne, ale myślę, że może i dobrze, że ten mecz jest tak szybko, nie będziemy za długo rozpamiętywać tego, co się wczoraj stało, bo to tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle o tym pamiętać. Najlepiej to najszybciej zapomnieć i koncentrować się na przyszłości. Myślę, że ta przyszłość przyjdzie i że ten zespół jeszcze nie raz pokaże, że wart jest tego, żeby na niego stawiać, żeby mu kibicować. Także ja jestem pozytywnie nastawiona i myślę, że będzie dobrze. Dziękuję. Koordynator z ramienia klubu do spraw Ligi Mistrzów, Agnieszka Burnus. Więc odpowiedzialna jestem za organizację Ligi Mistrzeń, za sprawy marketingowe, tak naprawdę za kontakt z Konfederacją Piłki Siatkowej. Nie wiem, czy Państwo mają jakieś pytania,
ja też nie wiem, o czym tak dokładnie mówić, czym Państwo się interesujecie, niewiele rzeczy się tak naprawdę zmieniło w tym sezonie, oprócz tego, że mamy nową nazwę. Właściwie co roku robimy to samo, zawsze spisujemy się organizacyjnie, uważam na 100%, zawsze zbieramy pochwały, jeśli chodzi o właśnie przygotowanie do każdego z meczy. W tym roku może powiem o tym, że mamy troszkę problemów, jeśli chodzi o współpracę z CEF-em, ponieważ materiały marketingowe nie przychodzą na czas, wzorów nie ma na czas niestety. Mecz w środę, a my do dziś dzień nie mamy banerów, które powinny być wywieszone dookoła boiska. Zobaczymy, co się będzie działo. Czy nas są jeszcze w stanie zaskoczyć? Sprzedamy w ogóle powierzchnię. Z naszej strony oczywiście wszystko jest zorganizowane, tak jak być powinno na 100%. Jesteśmy przygotowani, tylko czekamy teraz na to, jak z ich strony to będzie wyglądać. Może Państwo mają jakieś pytania? Przedstawiciele mediów, pytania? Wiktor Todur, wyborcza, mam pytanie do prezesa. Czy na przestrzeni tych ostatnich lat, tych Waszych udziałów w Lidze Mistrzów, te koszty uczestnictwa w tych rozgrywkach, one rosną, czy są na tym samym poziomie? Znaczy, no tak, to zależy też w dużej mierze, gdzie jeździmy, czy gdzie latamy. Natomiast myślę, że te koszty są porównywalne. One pewnie troszeczkę wzrosły, no to siłą rzeczy transport samolotowy drożeje. Natomiast no, nie są to jakieś duże wzrosty. Także trzeba liczyć się z tym, że zabawa w rozgrywki pucharowe, no to jest rząd 300-400 tysięcy złotych, zważywszy Ligę Mistrzów, ewentualnie później w grach pucharach C, bo to tak się te kwoty kształtuje. Włodzimierz Sowiński, Sport. Swego czasu mówiło się o tym, że prezes Przedpełski będzie lobbował w CEF-ie, żeby ewentualnie zmieniły się jakieś takie układy finansowe. To znaczy, że ewentualnie można byłoby liczyć na jakieś tam premie, czy pokrycie jakichś tam kosztów właśnie na przykład samolotowych, czy organizacji meczu. Czy coś w tym zakresie się zmieniło? Mówiło się to 3 czy 4 lata temu, także to pytanie jest stosowne też. Znaczy ja wiem, że takie dyskusje się toczą, że prezes tam mocno próbuje dokonać jakichś zmian, ale no na dzisiaj nie ma takich efektów. My nie mamy żadnych sygnałów, że się pojawią jakiekolwiek pieniądze z Ligi Mistrzów. W zeszłym roku bodajże dostaliśmy 2,5 tysiąca euro. No, na waciki. Taki surprise. To są zupełnie niewspółmierne do wydatków, które ponosimy. A to 2,5 tysiąca jak było zaksięgowane? To było z jakiego tytułu premii? No ja w tej chwili nie pamiętam. Było rozliczone. Ponieważ płacimy 10 tysięcy euro za uczestnictwo w Lidze Mistrzów, to jest taka suma wpisowa, więc pokrywa to za nas Polski Związek Piłki Siatkowej i potem na koniec oni to rozliczają z tym, co my zdobędziemy. No i musieliśmy im dopłacić to tylko 7,5 tysiąca. 2,5 nam odjęto. Panie trenerze, założenie jest takie, wygrywać wszystko u siebie, tak? I szukać szansy na wyjeździe. To pan redaktor o Ligę Mistrzów? Tak. No bo myślami jestem przy Lidze, a potem będę o Orleniem mówił. Chcemy awansować, no to nie ma co ukrywać, że mecze z Rumunkami musimy wygrać. Ja u siebie spróbować wygrać mecze czy z Rosjankami, czy ze Szwajcarkami, tak to nazwę. Wtedy jest szansa, że wyjdziemy z tej grupy gdzieś tam wysoko. Natomiast, no, trudno mi jest tutaj cokolwiek powiedzieć mądrzejszego, bo to tak realnie tego podchodząc, to tak jeszcze w dzisiejszym dniu to tak ciężko jakoś tak specjalnie. Natomiast no niewątpliwie myślę, że klucze będą mecze u siebie, bo to jest ważne i ewentualne zwycięstwo na wyjeździe. Leszek Dziewicki, Dziennik Zachodni. Co wiemy o najbliższym rywalu? Panu przedstawić go bliżej. A właśnie zaczęliśmy nad tym zespołem pracować dosłownie pół godziny temu. Więc schodzimy na dół i
Otrzymaliśmy materiały wczoraj. Jest łatwo zdobyć materiał z Ligi Rumuńskiej, ale tak mam materiały z kilku meczy tego zespołu i zabieramy się do roboty. Niestety terminarz jest taki, że tak naprawdę do tej pory pracowaliśmy nad wczorajszym meczem, a dzisiaj zabieramy się. A też musieliśmy trochę odpocząć i ochłonąć. Patrząc po składzie, to tak jest rozgrywająca holenderska, która w polskiej lidze się pokazała, Kim Stolens. Jest kilka Serbek, są Rumunki. Tam mówię, no, szczegółowo w tej chwili się tutaj zajmie. Ale to nie ma czasu na takie rozpamiętywanie i chyba dobrze to, co pani Elżbieta powiedziała, że lepiej grać i zapomnieć o tym, co było i jakoś tak. Wczoraj, jak składałem literki tam w hali i światło gasło, to widziałem, że państwo rozmawialiście długo. Efekty tych rozmów? Cóż, myślę, że każda rozmowa coś do czegoś, jak jest szczera i konstruktywna, do czegoś porządnego prowadzi. No, myślę, że z kapitanem zespołu potrzebowaliśmy wczoraj porozmawiać. Oczywiście o szczegółach nie powiem. Nic więcej, bo to tak. Zastanawialiśmy się nad problemami, które nas niestety dopadły i dlaczego nie potrafimy przełożyć paru rzeczy na skuteczność w ataku, skuteczność gry w pierwszej akcji, w kontrze. To tak, no. Proszę powiedzieć, bo to już nie pierwsza taka sytuacja, pewnie z którą się Pan będzie zmagał, kiedy zespół jest w kryzysie, prawda, i potem musi na nowo wystartować. To się już zdarzało w przypadku MKS-u, że po takich wypadkach ten zespół się odradzał w miarę szybko. Za jaką linkę, jak za jaki sznurek trzeba pociągnąć, żeby właśnie złapać za ten sukces, za lepszą grę? Na czym budować jakby optymizm po tych dwóch słabych meczach? Pierwszy set pokazał, że potencjał w zespole jest, bo na początku de facto praktycznie gramy do 19 punktu z naszej strony, graliśmy naprawdę dobrze i widać, że ten potencjał w zespole jest. No tylko tak jak trener powiedział, no, coś tu nie gra, skoro później w dniu jest jak jest, musimy się wspólnie na tym zastanowić, co zrobić, żeby było lepiej. Nigdy nie podchodziliśmy specjalnie nerwowo do zespołu, tak by reagować. Przegraliśmy z mistrzem Polski i zespołem zbudowanym, który jest mocnym zespołem. Widać to było, tak prezes tu powiedział, że do wyniku 19-16 wczoraj w tym pierwszym secie może nie wyglądała gra idealnie, ale toczyliśmy równy pojedynek z minimalną naszą taką przewagą. Od tego momentu jakby odcięło nam prąd, nie wiem, wyglądało to tak, jakbyśmy zaczęli lżej atakować, bać się wziąć odpowiedzialności na swoje barki. No, właściwie przegraliśmy końcówkę 9-1, no bo najlepszy obraz tego jest. I to tak bardziej było to wynikiem naszej niemocy niż dobrej gry Chemnika. Myślę, że kolejne sety były już takiej konsekwencją pierwszego seta. No cóż, mamy nowy zespół. Może nie do końca jeszcze to wszystko funkcjonuje dobrze. Mam nadzieję, że to w następnych spotkaniach takie trudne momenty będziemy przezwyciężać, no bo to nie ma co ukrywać. Kiedy mamy, bo tak naprawdę dobrze bronimy, bo tego nikt nie może nam tutaj zarzucić, że źle bronimy, czyli reagujemy odpowiednio. Podbijamy dużo piłek, tak było w Sopocie, tak było i wczoraj. Czyli nie jest to tak, że zespół jest, nie wiem, zajechany, zmęczony, bo wtedy byśmy już nic nie robili na boisku, piłki by nam spadały, to tak nie jest. Tylko nie potrafimy tej dobrej gry w obronie, czy w przyjęciu, przełożyć na skuteczność ataku i to jest, myślę, że nad tym musimy pracować.
pracować nad tempem gry, nad jakością, myślę, wielu jeszcze takich elementów, które są po przyjęciu. Nad tym się będziemy skupiali, nas dużo mówi się. Przed sezonem, po pierwszej kolejce, wydawało się, że jesteśmy takim pewnym zespołem, monolitem i że to wszystko jest dobrze. Okazało się, że jak stanęły po drugiej stronie mocne zespoły, no to gdzieś to tam uchodziło. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jakoś tam reguła w naszych. Nie chciałbym, żeby to zmieniało, na przykład, bo ja teraz powiem o konkretnej zawodniczce, że to jest jakiś powód, ale kiedy mówi Pan o tym słabszym ataku i patrzy na przykład na statystyki gry Brazylijki, to ta dysproporcja między jakby jej tym, co nadaje drużynie w defensywie, w obronie, a tym, co daje w ataku, jest moim zdaniem zbyt duża. I czy Pan się z tym liczył, że to tak będzie wyglądało? Czy Pan to akceptuje? No cóż, taką konstrukcję zespołu mamy, że po prostu musimy grać trochę inaczej, nie ma co tego ukrywać. Ja oczywiście nie chcę tam za dużo o naszych rzeczach tutaj, o naszej taktyce mówić, no, ale nie mamy tu na skrzydłach zawodniczego parametrach Glin, więc siłą rzeczy tak naprawdę powinniśmy grać kombinacyjnie, szybciej i wszechstronnie wykorzystać parę atutów, które wydaje się, że mamy lepsze niż w ubiegłym roku. Natomiast kwestia wykorzystania ich to już jest sprawa inna. Myślę, że to nie jest do publicznej tutaj rozmowy. Natomiast co do Brazylijki, to ja akurat nie myślałem o niej, powiem szczerze, nie miałem nikogo na myśli akurat, ale no, cóż, no, zawodniczka doskonała technicznie, dobrze przyjmuje broni, zagrywa. No, też tak naprawdę była zawsze specjalistką gdzieś tam na reprezentacji w grze z tyłu. No, nie ma co tutaj ukrywać. No, to będzie zawodniczka, która będzie miała rozegrane piłki, szybkie piłki, gdzieś tam blok lotny, pojedynczy. Myślę, że będzie sobie radzić. Natomiast no, nie da się za każdym razem obić bloku, poszukać palca czy po kierunku zaatakować z różnych piłek. O, tak bym powiedział. No, myślę, że mamy tam inne atuty, które nie musi być ona wiodącą postacią zespołu, jeżeli chodzi o atak. To Państwo wszystko wiecie. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękujemy za przybycie na konferencję. Zapraszamy na pierwszy mecz w najbliższą środę o 20:30. Dziękujemy przedstawicielom klubu.